Z jakiego powodu wszystkie planety, wszystkie obiekty w układzie słonecznym poruszają się w tym samym kierunku dookoła Słońca? Co jest z tym spowodowane? Przecież we wszechświecie te wszystkie kierunki są raczej dowolne. Z jakiego powodu tak się dzieje? Z jakiego powodu to wszystko krąży w jednym kierunku? Ten wspólny kierunek jest spowodowany tym, że w w czasie, kiedy powstawał nasz Układ Słoneczny, kiedy z tej olbrzymiej chmury, obłoku materii grawitacja powodowała, że zaczęły się tworzyć planety, Słońce. Ten cały obłok w pewnym stopniu się poruszał. Im ta grawitacja bardziej powodowała to tworzenie się tych planet, tych większych skupisk materii, wówczas po prostu ta materia, ten obok zaczął się ruszać, kręcić w jednym kierunku, i ten kierunek taki pozostał. Ta cała materia, kiedy już powstały planety, powstała, powstało nasze Słońce, wówczas to wszystko kręciło się już w tym samym, w jednym kierunku. Czyli przyczyny tego kierunku kręcenia się należy upatrywać właśnie w tym, że w czasie powstawania naszego układu słonecznego materia, z jakiej powstał nasz układ słoneczny, zaczęła się obracać w jednym kierunku, i to spowodowało, że y, wszystkie obiekty krącą, kręcą się w jednym kierunku dookoła Słońca. Dlaczego akurat w tym, no nie wiadomo. Równie dobrze mogło się kręcić w drugą stronę, no ale. Zaczęły kręcić się w tą stronę. Jeśli spojrzymy to z jednej strony, to ten róg jest przeciwny do wskazówek zegara. Jeśli spojrzymy z drugiej, no to po prostu jest w kierunku wskazówek zegara. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do skomentowania, ocenienia. Na pozostałe kanały, na pozostałe filmy. Wszystkie linki znajdują się w opisie. Dziękuję za uwagę.